ponownie przy naszych rozmowach z cyklu 100 marzeń na stulecie niepodległości. Ja tutaj zapraszam do stolika wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Jesteśmy w Sobótce, a z nami jest tutaj Ewa Pawela. Witaj, Ewo. Witaj, Moniko. Witam Państwa. Ewo, większość widzów Niezależnej Telewizji znacie, ale dla tych, którzy widzą Ewę po raz pierwszy, proszę powiedz parę słów o sobie. Proszę Państwa, ja jestem dyżurną na antenie NTV, sygnalistką kontroli umysłu. To znaczy reprezentuję grupę wcale niemałą naszych rodaków. Rodaków zarówno mieszkających w kraju, jak i poza granicami, którzy rozeznali u siebie bardzo nieciekawe objawy tak zwanej kontroli umysłu. To znaczy podejrzewają, że zostali wybrani wbrew ich woli, totalnie bez ich wiedzy, na królików doświadczalnych takich najnowszych tajnych technologii wojskowych, które obecnie mają możliwość zdalnego manipulowania ludzkim systemem nerwowym. To znaczy można zdalnie wpływać na fizjologię danej jednostki, wpływać na jej emocje, czy na jej procesy myślowe, czyli procesy kognitywne. To są bardzo negatywne doświadczenia. Te eksperymenty trwają latami, nie tylko na wybranych jednostkach, ale również na całych rodzinach, zamieniając tym ludziom naprawdę życie w piekło. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje i po co takie eksperymenty? Ano dlatego, że większość rządów, korporacji i w ogóle elity światowe marzą, zgodnie z ideałami filozofii platońskiej, o stworzeniu doskonałego społeczeństwa. Przy czym dla nich doskonałe społeczeństwo to jest społeczeństwo idealnie posłusznych im obywateli. Takie baranki. Takie baranki, takie, no po prostu napili się somy z nowego porządku świata Aldusa Huxleya, czyli napili się takiego narkotyku odurzającego, depersonalizującego ich w zasadzie. No i ci posłuszni obywatele nie tylko słuchają ślepo rozkazów swoich rządzących, ale przede wszystkim jeszcze nie uskarżają się na ten stan rzeczy. To znaczy mają tak ograniczoną samoświadomość, że czują się w tych układach znakomicie. I ich nie kwestionują, prawda? Nigdy nie zakwestionują. I proszę Państwa, jesteśmy na najlepszej drodze do zrealizowania tego marzenia światowych elit. Dlatego, że obecnie elektronika, informatyka, sztuczna inteligencja pozwalają naprawdę na cybernetyczne, zdalne sterowanie każdym z nas. George Orwell na 44. stronie Nowego Wspaniałego Świata umieścił taką informację, ja przypominam, że roku 1984, ja przypominam, że to były powieści zarówno rok 1984, jak i Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya, to były powieści, dystopie, które miały pokazywać przyszłość. Przyszłość w czarnych barwach, w czarnych kolorach. Miały teoretycznie uprzedzać o potencjalnych możliwościach zniewolenia ludzkości. Proszę Państwa, w tej chwili to się dzieje. Wracam do tego cytatu z 44. strony u Orwella. Tam główny bohater, narrator, podkreśla, że rzeczywistość, którą Wielki Brat stworzył dla społeczeństwa, to była rzeczywistość panoptykonu, czyli nieustannej inwigilacji. Natomiast tenże sam bohater podkreśla, że no na szczęście jeszcze mamy te parę
centymetrów sześciennych naszego mózgu, do którego nie potrafią przeniknąć. Proszę Państwa, to już jest niestety przeszłość, dlatego że już to, co między naszymi uszami, nie jest już naszą wyłączną własnością. Naprawdę można za pomocą technik kontroli umysłu nie tylko przeniknąć, odczytać nasze myśli, ale również można na nie bardzo skutecznie wpływać, zamieniając nas w takie bezwolne marionetki, w takie posłuszne zombie. Ewo, powiedz proszę, czym dla Ciebie jest niepodległość? No widzisz, niepodległość dla mnie to jest coś, co jest zapisane w mojej historii. W mojej historii również dzieciństwa, dlatego że, no jak chyba większość ludzi z mojego pokolenia, no to jest zapis działalności moich dziadków, którzy jeden był, uciekł zresztą do mój dziadek ze strony mamy uciekł do Legionu, do Legionów jako 14-letni chłopak, był jednym z najmłodszych strzelców. Był jednym z najmłodszych strzelców, natomiast z kolei mój dziadek ze strony ojca był na Syberii, dlatego że w czasie I wojny światowej dowodził kompanią polską po stronie austriackiej i w momencie, kiedy prowadził swoją kompanię do pierwszej batalii z Rosjanami, to się zorientował, że jego kompania śpiewa Bogurodzice i ci, którzy na nich idą od strony Rosjan, też śpiewają Bogurodzice. W związku z tym wydał rozkaz rzucić broń. Te dwa oddziały się spotkały na środku pola walki, zrobili, po prostu uścisnęli się bratersko. Niestety tą bitwę wygrali Rosjanie, w związku z tym wszyscy zgodnie powędrowali na piechotę na Syberię. Mój dziadek z tej Syberii wracał również na piechotę, dołączył do korpusu czeskiego, potem do pierwszego korpusu, został odznaczony i po prostu no, to są przekazy. Myśmy wszyscy wraz z moimi kuzynami w tym wzrastali. I to dla mnie znaczy niepodległość, dlatego tak bardzo mi tutaj zabrakło, ale myślę, że to jeszcze ten element muzyczny podejdzie, dlatego tak bardzo mi tutaj zabrakło na razie pierwszej brygady, no bo to jest coś, co śpiewaliśmy zawsze, czasami cichutko, tak żeby sąsiedzi nie usłyszeli, ale prawda była taka, że na różnych imprezach, imieninach rodzinnych, nawet jak czasami się zdarzyło, że byli ludzie, którzy byli pierwszymi sekretarzami POP, to oni tą pierwszą brygadę śpiewali najgłośniej i naprawdę tak jak ty w tej chwili, Moniko, ze łzami w oczach. Więc to jest dla mnie niepodległość, to jest dla mnie dziedzictwo, zapisane w sercu. Ja, proszę Państwa, spędziłam 30 lat na emigracji w Paryżu. Oczywiście w środowiskach polskich, lobbując za Polską, lobbując za naszą niepodległością. I tam, proszę Państwa, też było tak samo. Myślę, że mamy to wszyscy wpisane w duszę. Teraz, chwała Bogu, nie musimy już o to walczyć, ale musimy walczyć o to, żeby to utrzymać. Bo to nigdy i nikomu i żadnemu narodowi nie jest dane raz na zawsze. Na niepodległość trzeba zasłużyć i trzeba na nią zasługiwać każdego dnia. To jest nieustanne zadanie. Serdecznie Ci dziękuję, Ewo. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Ci, kochanie, za Twoje łzy. To znaczy, że jesteśmy w tym, co myślimy o niepodległości, na tej samej długości fali. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.